W aktualnościach filmowych Jan Matuszyński, reżyser serialu Król. Dzień dobry. Bardzo mi miło spotkać Ciebie na planie serialu i muszę zadać to pytanie, pewnie słyszałeś je 1000 razy, ale muszę je zadać. Czy czytałeś książkę przed wejściem na plan? Całą. Przed wejściem na plan? Nie. Czytałem książkę, jak się pojawiła propozycja. To już było sporo czasu temu, bo ponad 2 lata temu. No więc, tak. Więc wtedy jeszcze ta książka nie miała aż tak dużego rozgłosu, bo to się trochę rozlało w czasie. Akurat leciałem do Stanów, do Los Angeles na pokaz Ostatniej Rodziny. To jest parę godzin w samolocie. Tak, można było... no i tam i z powrotem przeczytałem i przemyślałem już wtedy, wiedząc, że jest taka oferta na stole. No i głupio by było nie skorzystać. A czy konsultowałeś się jakkolwiek z Twardochem? On jest przywiązany do swoich słów. Rozmawialiście, jak ten scenariusz powstawał? Bo on jeszcze też jest współautorem scenariusza. Znaczy tak, jedną z takich rzeczy kluczowych w przypadku tego projektu, ale też na przykład, żeby nie było śladów, to był kontakt z autorem. Mi zależy na tym, żeby ten kontakt był satysfakcjonujący dla obydwu stron. A co to znaczy? To znaczy, że dla mnie autor jest wtedy, kiedy go potrzebuję. A z drugiej strony autor się sam z siebie nie narzuca, bo wie, że to jest coś innego niż książka, którą sam napisał. Jeżeli chodzi o Szczepana, no to myśmy mieli taką dosyć twardą rozmowę na samym początku. Na czym polega słowo twarda? Bo to jest facet, który jak się przywiąże do swojego zdania, to się jego pilnuje. Tutaj nagle się okazuje, że jest gra z kimś, że musi się z kimś po prostu porozumieć. Znaczy, no myśmy wystartowali z naszą relacją, tak mi się wydaje, na takim poziomie dosyć równym, no bo ja jego szanowałem jako autora książek, w tym Króla. To chyba on mnie szanował jako człowieka, który zrobił Ostatnią Rodzinę i ten wzajemny szacunek od samego początku był, no i jest do dziś. A były tarcia? Były jakieś walki, przeciąganie liny? Oczywiście, znaczy, no, każdy ma swoje wyobrażenie tych postaci, czytając książkę. I serial jest jakąś wersją. To są wszyscy, którzy czytali tę książkę, są fani Żurawskiego, są ci, którzy oglądali twoje filmy i myślą sobie, no nie, ja wiesz, no zdajesz sobie sprawę, że tutaj lipy być nie może. Ja niby jestem po debiucie, ale uważam, że debiutuje się z każdym projektem. Takie amerykańskie myślenie. Chodzi o to, że każdy projekt jest inny. To jest zupełnie inna ścieżka, zupełnie inna dynamika pracy też. Dla mnie robienie historycznego serialu to jest coś nowego. Możesz mi powiedzieć, jak długo trwały próby, jak długo pracowałeś z aktorami, zanim weszliście na plan? Tak na serio, no to produkcja ruszyła, tak mi się wydaje, po wakacjach w zeszłym roku. No i od tego czasu już myśląc, wiedząc o części obsady, zaczęliśmy się spotykać. Tak samo dokumentacje, obiekty i tak dalej, i tak dalej. No i im bliżej terminu zdjęć, tym to było bardziej intensywne. A Żurawski był pierwszym strzałem? No ja mogę powiedzieć, że te 4 główne nazwiska to było, no że to mają być oni. Dlatego ciebie pytam, dlatego że reakcja fanów na to, że to jest to nazwisko, była totalnie entuzjastyczna. No Michał był jedynym takim poważnym kandydatem, o którym myśmy rozmawiali i on też ma niebywałą determinację, jeżeli chodzi o tą postać. I chyba więcej już nie możemy powiedzieć. Nie, to była kwestia tego, czy na pewno. Nie? To jest trochę tak jak przy Beksińskich. Dawid Ogrodnik wydawał się naturalnym kandydatem do roli Tomka i ja się zaparłem, żeby zrobić wszystko, żeby go nie obsadzić. No to tutaj to wyglądało podobnie, aczkolwiek nie aż tak, no bo to trzeba się upewnić. Trzeba sprawdzić jakby to i to też, jak on wygląda z innymi postaciami. To bardzo Ci dziękuję. Biegniesz na plan. Do zobaczenia. W aktualnościach filmowych gościem jest Michał Żurawski, czyli Król. Dzień dobry. Jak się dostaje taką rolę? Czyta się ją, potem się ją marzy, potem robi się wszystko, żeby ją sobie zwizualizować i potem dzwonią z produkcji, mówią, masz to. A ja słyszałam, że przyszedłeś do agencji, miałeś w ręku ten scenariusz i powiedziałeś, że nie wiesz, czy ten film kiedyś powstanie, ale zrobisz wszystko, żeby w tym zagrać. Prawda to? No tak w skrócie właściwie to tak próbowałem przekazać. Okej. Przeczytałem tak, wiele lat temu, jak się tylko książka pojawiła i od razu wiedziałem, że będzie to robione, chociaż nie miałem pojęcia, że już to Kanal Plus kupił i zadzwoniłem do agentki, powiedziałem, żeby załatwiła mi tylko wejście na casting, resztą się zajmę ja. I następnego dnia zapisałem się na box. Kiedy to było? 3 lata temu. Czyli ty od 3 lat przygotowujesz się do tej roli? Mentalnie tak. Zanim jeszcze Matuszyński cię wybrał?
Oczywiście, zanim jeszcze go poznałem, zanim jeszcze miał to robić Matuszyński, jeszcze wcześniej mieli to robić Spielberg. Czyli się jak u wróżki teraz troszeczkę, bo okazuje się, że ty miałeś po prostu jakieś dzikie przeczucie, że to jest twoja rola, że to jesteś ty. No tak. To jest rola, która wymaga od ciebie też pewnej przemiany fizycznej. Jak tego się dokonuje? Bo ja słyszę tutaj legendy o tych treningach. Rozmawiałam z twoją żoną, z Romą, i Roma mówi, Boże, ja już na ostatnich nogach, to było w styczniu. Więc rozumiem, że jeżeli ona już była po ilu? Dwóch latach twoich przygotowań? Trzech latach przygotowań? W styczniu tak. Chłopie, ty zwariowałeś. Powiedz mi, jak to się robi. Nie, bo ty no, schudłeś jakoś przesady. Bardzo w ogóle, ja widzę. Tak, tak, ale to też był taki etap takiego neofityzmu sportowego, czyli po prostu zacząłem pakować, bo z książki wynikało, że to jest bokser wagi ciężkiej, więc zacząłem chodzić dużo na siłownię i wtedy na tym etapie jeszcze przygotowywał mnie Michał Stanisławski, okay. Wielokrotny mistrz Polski w zapasach, później zawodnik MMA, również bokser. Niezwykły człowiek swoją drogą, którego znam od lat i wiem, że ktokolwiek do niego pójdzie, to osiągnie swój cel. I wymyśliłem coś takiego, że bardziej w stronę Mike'a Tysona. Ale za chwilę im głębiej w temat, tym się okazało, że ci bokserzy przedwojenni wagi ciężkiej wcale nie wyglądali jak Mike Tyson. To były takie kluseczki trochę. Nie, wręcz przeciwnie, wyglądali jak lekkoatleci bardziej, czyli byli wychudzeni i tak dalej. Więc drugi etap... Czyli to, co tutaj widzę. Tak, drugi etap rozpoczął się już współpraca z produkcją, gdzie produkcja załatwiła Lecha Rosińskiego, eksperta od technicznej walki, prawda, bokserskiej. I on mnie przekonał do tego, że raczej trzeba chudnąć. Lubisz tę robotę. Powiem szczerze, że po tylu miesiącach pracy zaczynam już tym wymiotować i... A wiesz, że jeszcze cię czeka trochę czasu. Tak, ale mam wielki podziw dzięki temu dla ludzi, którzy uprawiają sporty walki. Naprawdę mam totalny szacun. Teraz dopiero zrozumiałem, jak mentalność... Bo to się mówi, że to czegoś uczy, że to w głowie w ogóle coś przestawia. Rzeczywiście coś tam... Totalnie. To jest walka ze sobą cały czas. To jest przekraczanie swoich granic. Oczywiście ja się śmieję, bo ja nie jestem zawodowym bokserem i jest mi bardzo daleko do tego. Ja, no ja już tylko... masz czapkę jak Rocky, więc... I mam formę, natomiast jest to wszystko na etapie amatorskim, bo jak zdarzyło mi się kilkukrotnie sparować już na treningu z ludźmi, którzy są zawodowcami, to zobaczyłem, na czym polega różnica. Poza tym, że gwiazdy przed oczami, podejrzewam? Właśnie nie. Mimo, że trener pokazywał... I to był wyraz najwyższego szacunku. No żyjesz do tej pory. Dokładnie, nie mam złamanego nosa, dałem radę, raz nawet 6 rund całych przewalczyłem, co oznacza, że mam naprawdę niezłą kondycję, nie mówiąc o technice no i tak dalej. Jak ktoś trenuje już 3 lata, ćwiczy, przygotowuje się do roli, no to w końcu wypada, żeby tę kondycję miał, no już nie udawaj. To się tak łatwo mówi. Niezwykłe jest to, że ta historia właściwie w taki dokumentalny sposób opowiada o Warszawie, w ogóle o Polsce chyba, przedwojennej. Międzywojnia. Tak, o tym, o czym dzisiaj się już zapomina, o wieloetniczności, o wielokulturowości, o tym, czym była Polska przez ostatnie 500 lat. Bo my trochę mamy wizję Polski międzywojnia z komedii romantycznych, które ocalały. Pałace, zabawy, bale, rauty, Jadwiga Smosarska albo Eugeniusz Boda. Nagle okazuje się, że król wchodzi w zupełnie rejony, na przykład Warszawy. Tak, opowiada o tej ciemniejszej stronie i nagle się okazuje, że ta ciemniejsza strona to wcale nie jest tylko taka polska strona, ale też wieloetniczna. No, żydowska na przykład. No akurat ten wątek nasz książki dotyczy dzielnicy robotniczej Woli, gdzie była większość żydowska mieszkała. W ogóle miszmasz etniczny, kulturowy, totalny, niesłychany. Totalny. Więc myślę, że to będzie niezwykłe w tym serialu. No już w książce to jest niezwykłe, jak się czyta, że po prostu opowiada to o czymś, czego już w ogóle dzisiaj nie ma. I nawet chodząc po Warszawie, znaki po tym świecie już zanikają. One zostały wygumkowane, tego świata nie ma. One powracają, gdzieś tam są odtwarzane, natomiast no myślę, że takie książki właśnie jak Król, jak seriale będą o tym znowu przypominały i myślę, że w tym jak najlepszym sensie. No ja mam nadzieję, że przede wszystkim będzie to renesans po prostu kultury żydowskiej. Trzeba będzie wsadzić kij w mrowisko albo kopnąć kogoś w jądra, żeby po prostu uruchomić ten bo też ta powieść jest trochę niepoprawna politycznie. No. Absolutnie. No. Statystycznemu Polakowi, który niewiele czyta i nie zna się na historii, temat żydowski kojarzy się z Holokaustem. Polscy Żydzi to jest Holokaust, to jest, prawda, afera o odzyskiwanie mienia i tak dalej, i tak dalej. Coś, co jest kompletnie jakby na marginesie tego tematu. Zaprzeczeniem całej tej historii, którą też właśnie w dużym fragmencie opowiada Król. A czego ludzie mogą się spodziewać po tym serialu? Jesteś na początku, ale już pewnie jakieś zajawki masz. Nie mam pojęcia, czego się mogą spodziewać. No jedyne, co ja bym chciał, żeby oczy na co otworzyli oczy, no to jest właśnie na tą przedwojenną taką mentalność, ten świat przedwojenny, który do brutalny, tej pory był. Brutalny, niepoprawny. No, też brutalny. No, seksistowski było... powiedzielibyśmy dzisiaj mocno. No, seksistowski to nadal jest, mam wrażenie, no jak tak, oglądam i czytam gazety. Wtedy był jeszcze bardziej, czy czytałam tę powieść. Mam nadzieję, że serial też będzie taką trochę pięścią między oczy. A propos pięści. Tego bym się właśnie spodziewał, jeśli już pytasz, czego się mogą widzowie spodziewać.
To czego ci życzyć? Zaraz idziesz na plan. Jesteś po prostu po treningu? Zdrowia. No i żebyś tego nosa nie złamał. Żeby, wiesz, żeby było jak w Rockim. Dokładnie. Ja jestem fanką Rockiego. Ja też. No właśnie. Biegnij na plan. Dzięki bardzo.